Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witamy Państwa bardzo serdecznie na studium Pisma Świętego w zborze w Podkowie Leśnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Dzisiaj będziemy studiować fascynujący temat związany z powtórnym przyjściem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chciałbym Państwu przedstawić całą drużynę dyskutującą dzisiaj ten temat. Przedstawiam Marię, Władysława i Andrzeja, a ja mam na imię Zdzisław. Zanim rozpoczniemy studium Pisma Świętego, mamy taki zwyczaj, że zwracamy się do naszego Boga o pomoc, o kierownictwo, o wsparcie w tym studium. Skłońmy zatem czoła do modlitwy i uprzejmie proszę Władysława, aby się z nami pomodlił. Nasz wielki, dobry Boże, w tej chwili ponownie przychodzimy do Twego tronu, dlatego że otwieramy Słowo Twoje. Chcemy go studiować, poznawać jego treść i dlatego, że jest to Twoje Słowo przekazane przez Ducha Świętego, prosimy o pomoc, abyśmy to słowo przekazywali tak, jak jest napisane, dla Twojej chwały i dla budowania wiary tych, którzy będą nas słuchać. Dziękujemy za to wszystko w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Amen. 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 Jak już wspomniałem, dzisiaj będziemy rozważać temat związany z powtórnym przyjściem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale mam do Was takie pytanie. Czy wśród tekstów, które najbardziej lubicie, znaleźliście w tej lekcji takie swoje ukochane teksty? No ja znalazłem. To jest ten tekst, który często jest cytowany. Jezus Chrystus powiedział, że niechaj się nie tworzy serce wasze. Wierzycie w Boga, we mnie wierzcie. W domu Ojca jest wiele mieszkań. Idę przygotować i później najwspanialsza obietnica. A gdy przygotuję, przyjdę po was, abyście tam, gdzie ja jestem i wy byli. To jest fantastyczny tekst, rzeczywiście. Ja tutaj może tego mojego upragnionego tekstu, który ja tak bardzo cenię i lubię, jak nie znalazłem, ale on, jak tylko myślę o przyjściu Jezusa Chrystusa, to strasznie lubię tą scenerię. Lubię go sobie przypominać w przyrodzie, a szczególnie gdy jestem w górach, gdzieś wysoko, gdzie domki ludzkie są jak pudełka zapałek i wtedy ten tekst, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co na ludzkie serce nie wstąpiło, to Pan Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. To jest jeden z takich mój ulubionych tekstów mówiących właśnie o tym cudownym powrocie i tym, co Pan Bóg dla ludu Bożego pragnie uczynić. A wiecie, że ja mam znowu taki ulubiony tekst? Właśnie ten z Jana z 14 rozdziału od 1 do 3. To jest jeden z takich bardzo ulubionych. Ale też teksty, które opisują nową ziemię. Że nie widziałem Jerozolimę stępującą i tam jest opisane, że nie będzie ani łez, ani bólu, ani cierpienia. A w Starym Testamencie chrzechromy jak jeleń podskoczy, że język niemy śpiewać będzie. No to są przepiękne teksty związane z przyjściem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jak sądzicie, czy ta idea o tym, że Pan Jezus przyjdzie jeszcze raz, jest tak mocno osadzona w Piśmie Świętym, czy to jest takie coś niepewnego? Wierzycie w to? Ja bardzo wierzę, bo pierwsze przyjście było przepowiedziane i całe Pismo Święte jest po prostu jednym wielkim proroctwem o kolejnym przyjściu. Nie byłoby żadnego sensu pierwszego przyjścia i ukrzyżowania, cierpienia, ofiary, gdyby nie właśnie ta obietnica powtórnego przyjścia. I wielką dla mnie pociechą jest to, że Słowo Boże jest prawdziwe I tak jak pisze tutaj apostoł Jan, że te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan Bóg duchów naszych posłał anioła swego, aby ukazać swoim sługom to, co się wkrótce musi się wkrótce dokonać, stać. I to jest 22 rozdział Księgi Objawienia, werset 6. I tylko ta pewność daje tą nadzieję, że Jezus rzeczywiście powróci i daje motywację do tego, żeby czekać na Niego i żyć tak, jak On chce, żebyśmy żyli. Tak wyraźnie widać, że jeżeli by całe dzieło Boże nie było zwieńczone przyjściem Jezusa Chrystusa i odnowieniem ziemi, to byśmy zastanawiali się, że to jest jak gdyby coś niedokończonego, prawda? Jest stworzenie, jest zapowiedź pierwszego przyjścia, jest pierwsze przyjście, jest tydzień ten męki pańskiej, jest Golgota, ale później, gdy apostowie tak się cieszą, że już zbawienie dokonane, to Pan Jezus odchodzi z Góry Oliwnej, a wcześniej im to zapowiada w Wieczerniku, prawda? I to jest pięknie, że mamy tę nadzieję. Proszę bardzo. No ja tak myślę o tym, że dzisiaj komputerowo to można bardzo łatwo sprawdzić, że co 25 wiersz w Nowym Testamencie mówi o powtórnym przyjściu. Chciałby się powiedzieć, że obok zbawienia żadna inna nauka nie jest tak mocno podkreślona, jak nauka o powrocie Jezusa Chrystusa. To jest to najwspanialsze, to jest ta błogosławiona nadzieja. No fajnie, że chrześcijanie pierwsi ukuli to powitanie, prawda? Pan przychodzi, Maranata, Pan przychodzi. To było, witali się tym, nie mówili sobie cześć, nie mówili sobie dzień dobry, ale od razu mówili o tej największej nadziei. I nie ma większej nadziei w Piśmie Świętym, jak nadzieja powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Ale chcesz, Andrzej, coś? Ja tylko chciałem powiedzieć to, co też autor lekcji tutaj sugeruje, że jest to, że nie być może przyjdzie, może tak, może nie, ale ja przychodzę i to wkrótce. Tak. To jest ta zapowiedź, która nas trzyma też i w gotowości. Tak. I to jest to zapewnienie i jakby część dokonana, że to na pewno się stanie. To jest postanowione. Ja mogłabym dodać, że niedawno byłam na obozie w Puławach i chodziliśmy z ankietami po domach. I jedno z pytań brzmiało, czy wierzysz w powtórne przyjście Jezusa Chrystusa? Muszę powiedzieć, że większość odpowiedzi była albo nie wiem, albo nie. Niewiele osób odpowiedziało tak. Wówczas przytaczaliśmy słowa, przyjdź królestwo Twoje. Czy modli się Pan, Pani tą modlitwą? Tak. Co one znaczą? Tak. Stąd widać, że ta lekcja jest bardzo potrzebna. Tak. A wracając jeszcze do wypowiedzi Andrzeja, rzeczywiście w języku hebrajskim nieraz pewność wyrażano formułując zdanie w czasie przeszłym. A tutaj jest taka konstrukcja, że Pan Jezus podkreśla, że no, przyjdę. Przychodzę, prawda? Na pewno, przychodzę. To jest takie pewne. No ale 2000 lat minęło od wypowiedzenia tych słów. I co na ten temat chcielibyście powiedzieć? Jak chrześcijaństwo przeżyło ten szok? Czy wierzycie w to, że apostołowie byli prawie przekonani, że za ich życia będzie przyjście Chrystusa? Jestem pewien tego. Tak. Dopiero w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, jak już się śmierć zbliża Pawła, wypowiada on cudne słowa. O, tak pięknie się otworzyło. Albowiem krew moja już ma być wylana. Czytam od 6 tekstu. A chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem. Bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. No i teraz. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się, przyjście Jego. To jest fantastyczna obietnica, jest wieniec zwycięstwa, szczęścia, nagrody, obiecany nie tylko dla Pawła, ale dla wszystkich, którzy oczekują przyjścia Pana. I ten tekst też nam uzmysławia, że Paweł nie sądził, że zaraz po śmierci będzie ten wieniec, tylko w owym dniu, prawda? W dniu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Ale jakie są znaki zapowiadające Jego przyjście? Ale jeszcze wracając do tego, co mówiłeś. Tak. Tutaj w drugim liście do Tesaloniczan również jest, Paweł pisze takie słowa o powtórnym przyjściu Pana. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej ten dzień, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Aha. I później już przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko. No właśnie, ten świątyni Bożej, tego jeszcze za czasów apostołów nie było. Nie było. I ten tekst w zasadzie wprowadza nas w drugą część lekcji, abyśmy ją nie pominęli, tego naszego studium, które zwraca naszą uwagę, jaki jest cel przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. No bo przyjdzie, ale zawsze rodzi się pytanie, no ale po co? To przyjście z czym będzie powiązane? Z czym? O, ze zmartwychwstaniem. Już czytałaś, prawda, że ze zmartwychwstanie, z czym jeszcze? Że przyniesie ten wieniec nagrody dla tych, którzy go umiłowali, ale też ci, którzy, tak w Mateuszu w 24 rozdziale od 42 wiersza, którzy nie czuwali, nie zwracali uwagi, a tam nawet dalej jest powiedziane, że potrafili, i to w chrześcijaństwie mieliśmy, bić się wzajemnie. To Pan Jezus przyjdzie również jako kto? Sędzia. Jako sędzia. Tu jeszcze możemy powiedzieć to, że Biblia opisuje, jaki świat Bóg stworzył i człowieka pełen szczęścia, radości, pokoju, życia wiecznego, wspaniały raj Eden. Powtórne przyjście jest to przywrócenie tego wszystkiego, co było na początku, a co przez zerwanie łączności z Bogiem utraciliśmy. Jezus dokonał zbawienia i przyjdzie, aby znów było nowe niebo, nowa ziemia, jak już było wspomniane, płaczu, łez, narzekania, śmierci, aby już więcej nie było. No czy może być coś wspanialszego? Tak. Słuchajcie, sąd będzie na pewno smutnym zdarzeniem w tym wszystkim. Wiemy, że Pan Jezus Chrystus, jak przyjdzie, to już przyjdzie z nagrodą i z odpłatą. Już będzie wiedział, i aniołowie rozdzielą, tak jak w tych przypowieściach, między owce i tam kozły. Ale sąd, mówię tutaj szczególnie o unicestwieniu tych, którzy nie tylko się do Boga tyłem odwrócili, ale walczyli z Nim czynnie, albo Go wyrzucili ze swojego życia. To będzie smutne zdarzenie, prawda? Spośród tych kilku. Ale to, co Maria przeczytała, zmartwychwstanie tych, którzy byli związani z Chrystusem. Jakie to cudne jest, zmartwychwstanie, prawda? Przemienienie tych, którzy dożyją. To niesamowite po prostu w wyobraźni. Co za przygoda. Być porwanym. Znowu 20 lat, Maria. Tak. 18. To jest coś cudownego. Kalectwo w grobie. Wstają ludzie takimi, jak w fizyczności takiej, jaka była przewidziana dla Ewy i Adama. Wiecie, jeśli można, ja na przykład jestem naprawdę niezmiernie Bogu wdzięczny, że to się stanie. Mam nadzieję, że za chwilę. Bo gdy patrzę na chore dzieci, w ogóle na chorych ludzi, udręczonych i czujesz taką bezsilność, gdy nic nie możesz zrobić, a zrobiłeś wszystko, co jest możliwe, że to jest naprawdę wołanie i łkanie do Boga, że Panie Jezu przyjdź, żeby się to skończyło. Jak ile krzywdy oglądałem w Indiach, to wołam, Panie, kiedy się to skończy. Bo to po prostu jest naprawdę bezradność. Dla mnie, jako mężczyzny, gdy ja nic nie mogę zrobić, to bezradność jest największym paraliżem. I ja wiem, że to się skończy, gdy Pan Jezus przyjdzie. W kontekście tej wypowiedzi, którą tutaj Andrzej przed chwileczką przedstawił, to chciałbym wspomnieć o takim miłym i przyjacielskim dla mnie znajomym, który jednego dnia W domu pracował ciężko. Wykonywał pracę. Od następnego odtąd jest już sparaliżowany. Gdy coś takiego gwałtownego ma miejsce, to aż się chce w sercu wołać. I woła się: Panie Jezu, przyjdź. Bo póki człowiek zdrowy, póki go te nogi noszą i widzi ten świat, to go cieszy. To go cieszy. Ale jak się tak zetkniemy z nieszczęściem, albo to nieszczęście nas dotknie, to wtedy zaczyna się wołanie: przyjdź, przyjdź, Panie Jezu. Więc chciałbym właśnie to wyakcentować, że przez kilka wieków czekano na przyjście Chrystusa. Później zaczęto wymyślać, że to może zaraz po śmierci już jakiś sąd jest. Takie powstały niespójne nauki w Kościele chrześcijańskim. Bo prosta oś biblijna to jest jednoznaczna. Przyjście Jezusa Chrystusa, tak jak w modlitwie pańskiej, przyjdź królestwo Twoje. I zdarzenia te eschatologiczne, kończące grzeszną ziemię i zaczyna się ziemia odnowiona. No, cudowne przejście. Ale powiedzcie, a jakie są znaki przyjścia Pana Jezusa Chrystusa? Bo mu powiedzieliśmy sobie o celu, ale w jaki sposób On przyjdzie? Może właśnie to bardzo ważne, żebyśmy podkreślili teraz, a w jaki sposób On przyjdzie? Bo tyle jest teorii różnych. Tajemnicze porwanie, albo że już przyszedł, że króluje pośród nieprzyjaciół. A co Pismo Święte na ten temat mówi? No, Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie na temat powtórnego przyjścia. Co prawda podkreśla, że dnia ani godziny nikt nie zna. Chociaż zawsze byli tacy ludzie, którzy tam próbowali coś wyliczać, ale jednak Słowo Boże wymienia bardzo dużo znaków, po których możemy zrozumieć, czy to wydarzenia jest bardzo odległe, czy jest bliskie. Ktoś również liczył, że w Nowym Testamencie jest około 2000 znaków zapowiadających przyjście Jezusa Chrystusa, no i zapowiadających, czy to wydarzenie jest bliskie, czy odległe. Szczególnie w Ewangeliach, wypowiedzi Jezusa Chrystusa, w 3 Ewangeliach. To jest Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. Zachęcam do jego studiowania. Ewangelia Marka, 13 rozdział. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział. Nie mówiąc o Ewangelii Jana, gdzie jest wiele. Jest jasno podkreślone, nie jest podana data, ale po tych znakach możemy poznawać, czy to jest bliskie, czy odległe, czy żyjemy w takiej epoce, w której możemy się spodziewać powrotu Jezusa Chrystusa. Na podstawie Słowa Bożego możemy to rozumieć. Władysław przedstawił tutaj 3 takie rozdziały z synoptycznych Ewangelii, które mówią o jednym takim zdarzeniu, gdy uczniowie z Panem Jezusem Chrystusem spoglądali z Góry Oliwnej na Jerozolimę, na świątynię. I to wszystko było w pełnej krasie. Herod Wielki tak cudownie odnowił świątynię na rocznicę swojego tam chyba, jakąś swoją okrągłą rocznicę. Chciał to pięknie spiąć razem. Że to była perełka, prawda? Padały takie stwierdzenia. Józef Lawisz powiedział, że kto nie widział świątyni, nie widział budowli pięknej. Tak. Więc musiała być piękna. I gdy tak mówią: Panie Jezu, popatrz, popatrz. Chcieli, żeby Pan Jezus też powiedział: ach, a tu jakie słowa padły? Nie pozostanie kamień na kamieniu z tej budowli. Wtedy uczniowie od razu pomyśleli, że jak takie zdarzenie, to na pewno koniec świata. I mówi, kiedy się to stanie i jaki będzie koniec świata. I Pan Jezus tak pięknie to splótł, bo okazuje się, że i w jednym ciągu zdarzeń było coś, co mogło być symbolem i taką zapowiedzią przyszłych zdarzeń. Czy ktoś chciałby to scharakteryzować w krótkich słowach? No, o jakich to zdarzeniach mówiono i z jakich czasu historii państwa żydowskiego, gdy Pan Jezus nie zostanie kamień na kamieniu? No, o tym, co się stało w 70 roku, że Rzymianie przyszli, zburzyli, wiele ludzi zginęło. Jest to jakiś obraz tego, co będzie się działo wtedy, kiedy Chrystus powróci. Tak. I te wszystkie nieszczęścia, jakie tam się działy, będą zapowiedzią tych wszystkich nieszczęść, które będą działy się w czasie tak zwanym końca. I wtedy Jezus Chrystus przyjdzie, powróci. A jeszcze muszę dodać, że ponieważ Jezus powiedział, nie zostanie kamień na kamieniu. Można by się zastanawiać, takie wielkie głazy, z jakich była zbudowana, czy kamienie. I to wszystko zostało rzeczywiście, zgodnie z przepowiednią się stało, bo był pożar, tak? A świątynia była ogromnie inkrustowana złotem. Ogromne ilości złota były w niej. I plądrowano to złoto pomiędzy kamieniami. Tak. Wtopiło się, prawda? Tak, jak cedrowe te belki, deski zaczęły się palić, powstała taka temperatura, że to się stopiło i wpłynęło. I dlatego tak przetrzebiono wszystkie kamienie, żeby wyciągnąć te bryłki złota. Że Pan Bóg nigdy się nie myli. Pascal powiedział, jakby się o 5 minut pomylił, to nie byłby Bogiem. I to znaczy Isaac Newton bodajże to powiedział. Ale jeżeli tak, Bóg jest precyzyjny, ale posłuchajcie, pamiętamy, że w czasie tych nieszczęść to był taki terror, gdzie była totalna pogardla dla człowieka, gdzie krzyżowano na zewnątrz uciekinierów z Jerozolimy, tak? Aż drewna brakowało. Że jak ktoś tam wyrwał trawę i zjadł, to pobratymcy gotowi byli go zabić, żeby tą trawę wyrwać mu, żeby coś znowu zjeść. Że dzieci zjadano. My żyjemy w fantastycznej takiej geopolitycznej rzeczywistości, chociaż zaczyna się to kruszyć. Ale są miejsca na tej ziemi, które doskonale ludzie rozumieją, co to jest. Nieliczni mają się dobrze. Bardzo wiele ludzi cierpi. Choroby, epidemie, wojny, przemoc wobec najmłodszych, dzieci wśród partyzantów, bez moralności, strzelające do kogokolwiek. I teraz jakiś narastający taki obłęd, jak gdyby ludzie chcieli, popróbujmy, jak to jest, jak jest wojna. Niektórzy mówią, że po tej wojnie to już by nie było co zbierać. Więc jest potworne zagrożenie. Ale to w sprawach takich politycznych. A odnośnie Mesjaszy, i przyjdą fałszywi prorocy i fałszywi mesjasze i wielu Chrystusów się pojawi. I tutaj przypominam historię Dawida Koresha na przykład, który się podawał za Chrystusa i ile ludzi poszło za tym zwiedzeniem. I takich zwiedzeń jest cała masa. A jeśli ktoś nie zna Słowa Bożego, nie jest w tym ugruntowany, może łatwo uwierzyć. Chrystus mówił, jeśli powiedzą, że Chrystus jest tu, Chrystus jest tam, nie wierzcie, bo jak błyskawica jest powiedziane, gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. To 24 rozdział Mateusza, 27 wiersz. Więc to będzie po prostu zjawisko, widzialne przez wszystkich, a nie gdzieś tam w ukryciu ktoś samozwańczo się podaje za Mesjasza. Tak, proszę bardzo. Tak, w tym wspomnianym już rozdziale 24 Ewangelii Mateusza jest jednak jeden najpiękniejszy znak. A to jest ten znak, który zapisany w 14. I będzie głoszona ta Ewangelia, czyli ta pewna, biblijna, ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Dzisiaj żyjemy w tym czasie, kiedy Ewangelia głoszona jest po całym świecie. Dzisiaj nawet wykorzystuje się najnowsze środki przekazu. Telewizje, komputery i tak dalej. I jest możliwe, że ta prawda, Ewangelia będzie głoszona po całym świecie. I jak to zauważymy, to jest napisane, to wiedzcie, że to jest czas, że wtedy nadejdzie koniec. I żyjemy w tym czasie, obserwujemy. Nawet to, co w tej chwili czynimy. używając telewizji, różnych rzeczy. To idzie na cały świat. I dlatego Chrystus zapowiedział, jeśli ta Ewangelia będzie tak zwiastowana po całym świecie, wtedy nadejdzie koniec. Żyjemy w tym czasie, chociaż dnia ani godziny, jak już było podkreślone, nie wiemy, ale po tym wszystkim możemy poznawać, że to wydarzenie jest bliskie. Ale tu jest ciekawe stwierdzenie, że ta Ewangelia będzie głoszona nie na zbawienie narodom, tylko na świadectwo wszystkim narodom. Tak, ale rozumiem, że nie tylko na świadectwo, ale jak zinterpretujemy to na świadectwo? Jeden może to świadectwo przyjąć, drugi może to świadectwo odrzucić, prawda? W tym świadectwie zawarta jest myśl, że będą ludzie świadczyć z wielką mocą, bo gdybym ja tylko miał opartą wiarę na tym, co w Piśmie Świętym jest napisane, to ona by miała jakąś wartość, ale my możemy doświadczać istnienia Boga w swoim życiu. On nie umarł. On żyje. Przez Ducha Świętego nas wspiera, wspomaga. I On daje taką radość i pewność, że życie ma sens, że nie zakończy się wiecznym przebywaniem w piaseczku. Ale przyjdzie ktoś, który powie: wstańcie, wstańcie, wstawajcie. To będzie coś najpiękniejszego. Tak jak do Łazarza padły te słowa. I on usłyszał. Tak Pan Jezus zmartwychwzbudził. To jest wspaniałe. Tu jeszcze możemy zacytować z Apokalipsy. Jest powiedziane, że widziałem jakiegoś posłańca, który miał wielkie pełnomocnictwa i co? I rozjaśniła się ziemia od jego blasku. Od blasku tej prawdy o zbawieniu w Chrystusie, blasku tej prawdy, że On wkrótce powróci. Cała ziemia do każdego człowieka dotrze. I dzisiaj jest to realne w mocy Ducha Świętego i przy użyciu tych wszystkich sposobów, żeby w krótkim czasie każdy człowiek się dowiedział. I zadecydował. Tak. Albo przyjmuje te wspaniałe obietnice, albo nimi gardzi. No, naszym życzeniem jest, abyśmy nie gardzili, ale przyjęli i byli w Królestwie Jezusa Chrystusa, na tej nowej ziemi, która, jak już mówiliśmy, jest odnowieniem tego, co było przed grzechem. Jeśli można, tu oczywiście wiele jest, można by mówić na temat sposobów przyjścia Jezusa, bo tam jest wiele elementów, wiele opisów tego fantastycznego zdarzenia. Na pewno trzeba powiedzieć to, co jest i mowa w Ewangeliach, że jeśli powiedzą wam: tu przyszedł albo tam, nie wierzcie. Tak. Przyjdzie jak błyskawica, będzie widoczny od wschodu na zachód. I to jest coś, co trzeba bardzo wyraźnie podkreślić. My to wiemy, może to tego tak nie, ale dla szczególnie naszych gości, którzy nas oglądają, to warto tą kwestię bardzo wyraźnie podkreślić, że to nie będzie się działo gdzieś w ukryciu albo w utajeniu, czy w jednym miejscu, czy w drugim, bo to będą zwiedzenia. Ale ja chciałbym zacytować jeszcze chrześcijańską pisarkę Ellen White, bo chciałem zobaczyć, jak ona komentuje 24 rozdział. I tu mnie zaciekawiło jedna taka myśl, którą chciałem się z wami podzielić o pewnych zagrożeniach. Jezus powiedział: po owocach ich poznacie. Jeżeli ci, przez których dokonywane są tego rodzaju uzdrowienia i na gruncie tych uzdrowień są skłonni usprawiedliwiać lekceważenie zakonu Bożego oraz trwać w nieposłuszeństwie względem Niego, wówczas mimo, że będą się wykazywać pewną mocą, wcale nie będzie to świadczyć o tym, że posiadają wielką moc Bożą. Wręcz przeciwnie, jest to dokonująca cudów siła tego wielkiego zwodziciela. Bracia, musimy strzec się rzekomej i domniemanej świętości, która dopuszcza przestępowanie zakonu Bożego. To jest jeden też z takich elementów, który wydaje mi się, że zaczyna być taka eskalacja w pewnych sprawach i to będzie, myślę, wyraźnie się nasilało. Ja jestem głęboko o tym przekonany, że na ludzi bardzo mocno działają cuda i będzie to, szatan robił wszystko, żeby ludzi zwieść, a jest powiedziane, że nawet tych i wybranych. Czyli chodzi jako lew ryczący, kogo by tu pochłonąć. Na taki sposób czy na inny sposób, ale szuka. Czy to będzie poprzez pożywienie, czy poprzez uwikłanie go w jakichś kłopotach, czy jeszcze innych rzeczach. I właśnie między innymi przez te elementy, o których mówiliśmy przed chwilą. A więc to są takie zagrożenia, które warto sobie o nich mówić. Więc może popatrzmy jeszcze na to zagadnienie w takim ujęciu dwustronnym, takim dwubiegunowym. Spotkałem się w Gnieźnie z taką wypowiedzią, że gdy jeden młody człowiek chciał tak przestrzegać takie biblijne chrześcijaństwo, to zaczęła go strofować bardzo zdecydowanie jego mama. A on do niej mówi tak, no ale w czym rzecz? Ty w ogóle w Boga nie wierzysz. Ona powiedziała, ja w Boga nie wierzę, ale w Kościół wierzę. I moja mama też w Boga nie wierzyła, ale w Kościół wierzy. Kochani, wiara w instytucje nie zbawia. Wiara w Boga i posłuszeństwo Bogu i zaakceptowanie tego daru zbawienia dokonanego przez krew Jezusa Chrystusa, to zbawia. I to tworzy żywą więź z Bogiem. Ale słusznie też tutaj Andrzej zauważył, że niektórzy chcą takich doznań euforycznych, prawda? Gdzie Bóg zostaje zupełnie z boku. Przeczytałem taki napis. Taka noc daje moc. I chodzi na całonocne czuwanie. No, ja nie uważam, że noc daje moc i całonoczne czuwanie tam. Ale moje doświadczenie osobiste z Bogiem, moja tęsknota za Jezusem Chrystusem, czekanie na Niego, to jest właśnie bardzo, proszę Państwa, ważne. Ale powiedzieliśmy sobie, wiemy, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie? Ktoś godzinę zna? Nie. Ale niektórzy mówią, ja godziny nie znam, ale rok znam. Pismo Święte ani roku nie podaje, ani miesiąca, ani godziny. Jezus Chrystus powiedział, że nawet aniołowie Boży tego nie znają. Jak On był na ziemi, to nawet On tego nie znał. Tylko Ojciec, prawda? Wobec tego jaki nasz powinien być stosunek do tego, do tej daty, do tego zdarzenia? To będzie taki punkt na osi czasu, ale doczekamy go czy nie? Czy to jest tak ważne, że jak nie doczekam, to już zostawiam wszystko? Jakie jest nasze podejście do tej kwestii? Bo ja nie wiem, czy ja doczekam. Może nie doczekam. Być może nie doczekam. To jest bardzo realne. Ale czy to jest najważniejsze w tej kwestii? To jest ten tekst piękny z listu do Tymoteusza, który był cytowany, że jak umierał apostoł Paweł, to mówił, ale ja wiem, że odkupiciel żyje. No i ja wiem, że on przyjdzie i z tą nagrodą. Starotestamentowy patriarcha, który tak bardzo cierpiał, Hiob, on powiedział, chociaż to moja skóra będzie rozłożona, ale ja wiem, że Bóg nad moim prochem stanie i powoła mnie do istnienia. Właśnie przed chwilą też było studium, że Bóg Stwórca, który raz stworzył z prochu przez tchnienie życia, jest powiedziane, ten sam Bóg przyjdzie. I chociaż nawet umarli obrócą się w proch, to on w ten proch ponownie tchnie życie. No i to Biblia nazywa zmartwychwstaniem. Chciałbym ten tekst przeczytać, bo on jest tak piękny. Chciałbym go dedykować naszym słuchaczom, którzy może cierpią w chorobie, w znoju, w kłopotach różnych. Cierpicie może tak jak i on. Ale oby Pan Bóg dał wam taką wiarę, jaką miał Hiob. W Księdze Joba w 19 rozdziale, w 25 tekście czytamy, z Biblii Tysiąclecia to czytam, to tutaj jest pięknie przetłumaczone. Lecz ja wiem, wybawca mój żyje. Na ziemi wystąpi jako ostatni, potem me szczątki skórą odzieje i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja go zobaczę. Moje oczy ujrzą go, nie kto inny. Moje nerki już mdleją z tęsknoty. Więc czy doczekamy, czy nie, to jest druga kwestia, bo zauważcie, że Pan Bóg jest bardzo sprawiedliwy. Czeka ktoś więcej niż okres własnego życia? Nie. Popatrzmy, to musimy tu tak wyeksponować. Jak człowiek umiera, to co? To już jest koniec ze wszystkim na ziemi. Tak. Skończyły. A co z czasem? Dłuży się tam? Czas jest po prostu tak, snem. Śmierć jest snem. Nieświadomym. Nieświadomym, tak. Więc jest powiedziane chyba w drugim liście do Koryntjan, oto dziś jest dzień zbawienia. Tak. Dzień zbawienia jest wtedy, kiedy zamykasz oczy, a później jak otwierasz, to już widzisz Pana, jeżeli z tym Panem chodziłeś w swoim życiu. I to jest najpiękniejsze. Czy to był miesiąc, czy rok, czy 10 lat, czy 100, czy 2000 lat. To nie jest ważne. Jest dla mnie odłożona korona. Ja zobaczę mojego Pana. To jest nadzieja ludu Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Ja bym powiedział tak. Otóż to jest naprawdę... Na początku, gdy poznawałem Boga za pośrednictwem Pisma Świętego, to zdawało mi się, że to już stanie się, no nie wiem, najdalej rok, no już 3 to już będzie daleka przyszłość, ale nie przyszedł. Ale im dłużej czytałem Pismo Święte, tym bardziej rozumiałem i pojąłem to, że Pan Bóg realizuje swój plan. On chce jak najwięcej osób, aby uratować. I to jest, my jesteśmy w Jego rękach. On, jeśli Jemu zaufaliśmy, Jemu nasze życie powierzyliśmy, to On z naszym życiem wszystko najlepiej uczyni. Ale dlaczego nam mówi, żebyśmy śledzili, w którym miejscu historii jesteśmy, żebyśmy byli gotowi, jakby jutro miał przyjść? Dlaczego? Dlatego, że Ty nie wiesz, czy doczekasz wieczora. I to jest piękne, że Jezus i Pan Bóg właśnie taką nadzieję żywą nam zostawił, bo gdybyśmy się dowiedzieli, a to przyjdzie za 2000 lat, albo przyjdzie za 20 lat, czy za 5, no to, a to jeszcze mam czas. Wiecie, dlatego to jest naprawdę piękne, że Pan Bóg utrzymuje nas w gotowości. To jest w gotowości. To tak jak żołnierze się zbroją, szykują, to oni muszą mieć ciała swoje na poligonie wyćwiczone, że jak jutro, to już jest gotowy. To nie jest tak, że on będzie dopiero ćwiczył, jak wojna się zacznie. A więc to jest element takiego przygotowania, którego Pan Bóg pragnie, abyśmy byli gotowi. Pozwólcie, że doczytam ten tekst, o którym właśnie mówiliśmy. Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale od 42 do 45 czytam. Pan Jezus powiedział, czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Te słowa mnie trochę niepokoją. W chwili, w której się nie domyślacie, nie spodziewacie. Obawiam się, że gdzieś tam taką perspektywę daleką mamy, a to może być inaczej. Pan Bóg może skrócić ten czas, ale dla mnie jest ważne i apeluję do każdego z nas i do kochanych naszych słuchaczy. Pytam się Ciebie, czy jesteś dzisiaj gotowy, aby zamknąć swój rozrachunek z Panem Bogiem? Co się stanie, jak odejdziesz z tej ziemi? Co się stanie, jak ja odejdę z tej ziemi? Ja niedawno sobie postawiłem pytanie bardzo wyraziste. Co z moimi słabościami? Bo szybko człowiek może odejść. Przyjście Chrystusa dla ciebie jest wtedy jak gdyby dokonane, prawda? Bo otworzysz oczy i czas końca już. I do każdego tak serdecznie właśnie apeluję. Przyjście Chrystusa jest pewne, ale żebyś Ty był gotowy na to przyjście. Czy chcielibyście jeszcze jakieś takie myśli kończące? Ja może bym powiedział jedno z takich, może nie, takie przesłanie to może niekoniecznie, ale ja chciałbym tak, mimo że przeświadczenie i nasza wiara winna być i powinna, abyśmy byli gotowi na przyjście jutro, że gdy przyjdzie jutro. Gdy myślisz o tym, to mówisz, Panie Boże, nie jutro. Ja mówię o sobie. Panie Boże, może nie jutro, bo ja jestem niegotowy dziś. Ale weryfikujmy nasze życie, aby ono było gotowe na jutrzejszy dzień. Ale w takim razie, to może jak On przyjdzie jutro albo pojutrze, to nie warto, abyśmy robili rzeczy dokładnie. Takiego stanowiska nie możemy zajmować. To jest absolutnie błędne. Ja wiem, że wiele osób popełniło tego rodzaju błędy i tak nie powinno się postępować. Rób wszystko, jakby, tak jak chrześcijańska pisarka Ellen White też mówi, że jakby miało to istnieć przynajmniej 100 albo 200 lat, a być gotowym na przyjście jutro. Tak. I to jest to myśl, tak, która jest bardzo istotna w tym temacie przyjścia, tak, Jezusa Chrystusa. Chrześcijanie nie zawieszają swojego życia i nie tkwią w bezczynności. Prawdziwi chrześcijanie. Uczą się, pracują, szczepią, sieją, zbierają. Siew i żniwa do końca będą. I ktoś je musi realizować. Ale musisz być w tym wszystkim gotowy każdego dnia. Był pewien myśliciel chrześcijański, który dużo mówił na temat powtórnego przyjścia. I ktoś przyszedł, słuchaj, bo jemu na imię było William. Czy ty jakąś datę wyznaczasz? A on odpowiedział, nie, nie wyznaczam. A właściwie wyznaczam. Jutro, a może dzisiaj. To nie było wyznaczenie daty, że jutro przyjdzie, tylko to była jego tęsknota, że oby przyszedł jak najwcześniej. Przyjdź, Panie. Jutro. Albo jeszcze dzisiaj, gdyby się to stało. I te wszystkie nieszczęścia, które są na świecie, aby wreszcie zostały usunięte. Aby nastało nowe niebo, nowa ziemia, cośmy wiele razy podkreślali z Apokalipsy 21 rozdziału i 4 wiersza. No ostatnie słowa Pisma Świętego chyba są bardzo ważne, prawda? Pierwsze, ostatnie, ale tymi ostatnimi zakończymy dzisiejsze studium. Mówi ten, który o tym świadczy. Zaiste przyjdę niebawem. I Jan odpowiada, amen. Przyjdź, Panie Jezu. Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi. I niechaj ona będzie też z nami w tej naszej gotowości na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, skłońmy nasze czoła do modlitwy. Prośby Boga, abyśmy byli gotowi i aby nasi drodzy, mili słuchacze również byli gotowi na przyjście Pana. Czy mogę Cię, Maria, prosić do modlitwy? Uprzejmie proszę. Drogi, kochany nasz Boże i Panie, dziękujemy Ci za to, że dajesz nam Twoje słowo, Twoje obietnice, że ukazujesz nam to, co ma się wydarzyć. Dziękujemy Ci za Twego Syna, którego nam dałeś, ażeby nas zbawił, wywolił z więzów śmierci, z grzechu. A teraz dajesz nam kolejną obietnicę, że przyjdzie Syn Twój, aby zabrać nas tam, gdzie i On jest, do domu swego Ojca, do Ciebie, Boże. Dziękujemy Ci, Panie, za to i prosimy Cię, ażebyśmy byli gotowi na Twoje przyjście, ażebyśmy nie dali się zwieść, my, nasi bliscy, ci, których Ty wybrałeś, ci, którzy słuchają Twoich słów. Proszę Cię, Panie, o to, ażebyśmy oddali się Tobie, abyś był Panem każdego z nas. Panem, bo jeśli będziesz Panem, to będziesz i wybawicielem, i sędzią, i nikt nas nie zginiemy. Przyjdź, Panie Jezu. Prosimy Cię o to. Przyjdź, tak jak powiedziałeś, w chwale, jako Król Królów i Pan Panów. I zabierz nas z tego padołu łez, z tej ziemi, gdzie jest tyle bólu, tyle utrapienia. Ale proszę Cię, ażebyśmy jeszcze mogli zwiastować Twoje słowo, ażeby wielu, wielu przyszło do poznania Ciebie i tej wspaniałej obietnicy. Bo Ty przyjdziesz po tych, którzy Ciebie oczekują, którzy Ciebie pragną, ażeby właśnie pragnęli tego. Dziękujemy Ci, Panie. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla każdego, kto otwiera Twoje słowo, aby je zgłębiać, poznawać i być z Tobą w Twoim Królestwie. W imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Proszę Państwa, chcielibyśmy Was zaprosić na następne studium Pisma Świętego. Będzie ono już związane z listem Jakuba. List ten napisał brat pański, czyli, jak sądzimy, jeden z synów Józefa, który obserwował Jezusa Chrystusa przez całe jego życie i zbliżył się później tak do chrześcijaństwa, że przepiękny list napisał. On ma wielkie przesłanie, wielką wartość. I zapraszamy Was na to studium, które już będzie otwierało studium nowego kwartału. Dziękuję bardzo.